Cześć, witam Cię serdecznie. Ja mam na imię Daria, jest to kolejny odcinek z cyklu Kurs elektroniki dla osób początkujących. W odcinku 24 poruszyliśmy temat, budowaliśmy prosty podwajacz napięcia. Mówiłam wtedy, że kiedyś tam wrócimy do tego tematu, go troszeczkę zmodyfikujemy i to jest właśnie ten czas, czyli zbudujemy prosty podwajacz napięcia, ale go troszeczkę udoskonalimy. To jest schemat, który budowaliśmy na płytce stykowej w odcinku 24. Teraz do tego schematu dodamy dwie diody szybkie przyłączające, diody 1N4148. Zanim przejdę dalej, spójrzcie uważnie na ten schemat i popatrzcie, gdzie linie obwodu się ze sobą przecinają i w którym miejscu są połączone. W miejscu połączenia się linii obwodu widzimy taką kropeczkę. Za to w tym miejscu linie się przecinają, ale połączone nie są, ponieważ tej kropeczki nie ma. I na takie szczegóły należy bardzo zwracać uwagę przy czytaniu schematów elektronicznych czy elektrycznych. Co daje nam podłączenie do tego pierwotnego układu tych dwóch diod szybkich? Spójrzcie, w pierwszym cyklu ładowania z jednej strony łączymy plus, z drugiej minus i dzięki tej szybkiej diodzie przyłączającej ładowany jest jeden tylko kondensator. Drugi kondensator nie może być ładowany, ponieważ dioda uniemożliwia przepływ prądu w kierunku zaporowym. W kolejnym cyklu, kiedy podłączamy źródło zasilania odwrotnie, ładowany jest ten drugi kondensator, a z kolei pierwszy kondensator nie może być ładowany, ponieważ zabezpiecza to dioda szybka przełączająca, która znów uniemożliwia naładowanie tego kondensatora, bo niemożliwy jest przepływ prądu w kierunku zaporowym. Zbudujmy teraz ten układ na płytce stykowej. Diody D1, D2, jak już mówiłam, są to szybkie diody przyłączające 1N4148. Kondensatory C1, C2, tak jak w poprzednim układzie, są to kondensatory 1000 mikrofaradów. S1 to przełącznik. Jeżeli chodzi o rezystory przy diodzie, będą to rezystory rezystancji 470 ohmów i 47 ohmów. Liczyliśmy to w poprzedniej lekcji, teraz po prostu zastosuję te same parametry. Jeżeli nie wiecie, dlaczego taka rezystancja i jak to zostało obliczone, wróćcie proszę do lekcji 24. No i dioda, będzie to po prostu zwykła czerwona dioda LED. Mój układ na płytce stykowej wygląda w ten sposób. Układ działa poprawnie i jak widzicie, takie diody przełączające można bardzo fajnie wykorzystać w jakichś swoich układach do tego, żeby zabezpieczyć układ przed niewłaściwym połączeniem źródła zasilania. Ponieważ w tym przypadku, gdyby tych diod nie było, a my byśmy odwrotnie połączyli źródło zasilania i kondensator byłby niewłaściwie ładowany, to wtedy mogłoby dojść nawet do wybuchu. Więc takie diody mogą zabezpieczać układ przed niewłaściwym ładowaniem, tym, że nie przewodzą prądu w kierunku zaporowym. To jest bardzo fajne, zapamiętajcie to. A jeżeli chodzi o sam układ podwajacza napięcia, no cóż, troszkę go zmodyfikowaliśmy, dodając te diody szybkie, ale tak naprawdę, czy jest on bardziej funkcjonalny? No, nie wydaje mi się. No bo nie wyobrażam sobie urządzenia elektronicznego, przy którym ktoś musi stać i zamieniać te kabelki. Bez sensu. Dlatego znów w przyszłości, kiedy poznamy jakieś inne, kolejne podzespoły elektroniczne, znów wrócimy do tego projektu i postaramy się go tak udoskonalić, ulepszyć, żeby był w pełni funkcjonalny, żebyś mógł lub mogła w przyszłości wykorzystać tę koncepcję w jakichś tam swoich budowanych, projektowanych układach, żeby to było po prostu przydatne.
A ja na koniec tylko chciałam Was bardzo prosić o subskrypcję, ale także o udostępniania tych treści, które są publikowane. Informujcie swoich znajomych w mediach społecznościowych chociażby o tym, że taki kanał istnieje. Być może komuś z Waszych znajomych przyda się ta wiedza publikowana na tym kanale. Będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. I to z mojej strony już wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!